Sam Bóg w Jezusie Chrystusie przychodzi do nas z jedynym swoim rodzajem światłem, które daje nam również nadzieję. Święty Piotr powie: nową nadzieję, zweryfikowaną nadzieję, nadzieję, która sięga poza grób. A święty Paweł powie: zwycięską nadzieję, w której wierzę możemy spotkać się z tymi, którzy w sposób nieoczekiwany odeszli i stanęli przed tronem Bożym. Potęga i dobroć miłosiernego Boga objawione w Jezusie Chrystusie jest tak wielka i tak potężna, że znika nawet różnica pomiędzy wierzącymi a niewierzącymi. Niedowierzający Tomasz nie uwierzy, jeżeli nie dotknę. Chrystus się nie obraził. Pozwolił dotknąć siebie, pozwolił dotknąć swoich ran, bo w tych ranach są rany wszystkich ludzi, zwłaszcza tych, którzy niesprawiedliwie zginęli. Chrystus zmartwychwstały staje dzisiaj pośród nas ze swoim orędziem nadziei. I to nie takiej taniej nadziei, która jest słowem rzuconym na wiatr, ale nadziei kogoś, kto żył, cierpiał, umierał jako skazaniec, przeszedł przez śmierć i zwyciężył śmierć. I dziś jawi się przed nami jako żyjący. Ogląda go we wspaniałej wizji święty Jan Ewangelista, natchniony wizjoner na wyspie Patmos. Nie lękajcie się, nie lękajcie się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Byłem umarły, a jestem żyjący. Żyjącym bez reszty jest tylko i wyłącznie Bóg, bo On jest życiem samym. Żyjącym jest także Chrystus, który przeszedł przez śmierć i, jak mówi święty Paweł, zwyciężył śmierć, by dać nam nadzieję. A dzisiejsza modlitwa mówiła: miłosierdzie pozwala nam przekonać się, jak wielki jest chrzest, jak potężny jest duch, jak cenna jest krew, którą zostaliśmy odkupieni. Tak wielki jest chrzest, bo to jest jedyny ze znaków, który pozwala nam przekroczyć granicę śmierci. To jest jedyny ze znaków, którego zadatki otrzymujemy już bezpośrednio po narodzeniu, po to, aby nasze życie przestało być bytowaniem ku śmierci, a stało się coraz pełniejszą formą ku pełni życia. Jeżeli w tej perspektywie spojrzymy na ten wielki dramat, dostrzeżemy, że skończyło się wszystko to, co ludzkie i człowiecze, ale zaczęła się nowa rzeczywistość, nowy świat. Jak wierzymy, jak potężny jest Duch. Ten sam Duch, który przywrócił Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia, jest także naszym udziałem. Jak cenna jest krew, niewinnie przelana krew. Niewinnie przelana krew naszych oficerów i żołnierzy, którzy od 70 lat leżą w ziemi rosyjskiej, ukraińskiej i innych, a także i na ziemi polskiej. My żyjący jesteśmy beneficjentami tego i doświadczamy, że to nie była krew daremna, bo dzisiaj żyjemy w wolnej ojczyźnie. Wierzymy, że także wysiłki tych i modlitwy tych, którzy spieszyli na te miejsca kaźni, by złożyć tam swój dar modlitwy, a złożyli
swoje życie, wierzymy, że ta śmierć również przyczyni się do tego, by scaliła serca Polaków, tak jak scaliła dzisiaj w żałobie, by scaliła w działaniu, by scaliła w jedności duchowej, która jest potrzebna, by to dziedzictwo pojednania, to dziedzictwo oszukania pełnej prawdy, to dziedzictwo zbliżania narodów mogło być kontynuowane. Cena jest przeogromna. Stajemy tutaj w duchu modlitwy za zmarłych, ale także za rodziny osierocone. Niezależnie od tego, czy znaliśmy tych, którzy zginęli, czy nie znaliśmy, jesteśmy z wami, ukochani, we wspólnocie modlitwy, solidarni w bólu, smutku i modlitwie. Modlitwa w tym momencie jest bodaj tak potrzebna, by nie powiedzieć konieczna, byśmy nie ulegli bezdennemu smutkowi i rozpaczy, bo nie wolno nam pozostać na stwierdzeniu przeklęty. Dlatego, że Chrystus odwrócił tę rzeczywistość, odwrócił nawet rzeczy nieodwracalne, uczynił śmierć drogą do życia. Trzeba nam modlić się, ale to nie wystarczy. Trzeba nam zabiegać, by ofiary tych, którzy spieszyli z modlitwą i zginęli, by z tych ofiar zrodziło się dobro, tak jak ze śmierci Jezusa zrodziło się życie. Po to tu jesteśmy. Modlimy się za zmarłych, wspieramy żywych naszą modlitwą i modlimy się za nas tutaj obecnych, abyśmy z tej ofiary potrafili czerpać siłę i moc do jeszcze większego zaangażowania, by zbliżać ludzi, by służyć naszej umiłowanej Ojczyźnie i by podjąć te ofiary, które są potrzebne, by nie powiedzieć konieczne, aby coraz więcej w nas było dobra, miłości, przebaczenia, pojednania. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj wszystkim zmarłym wieczne odpoczywanie. Amen.